Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. A w ciągu najbliższej doby warunki pogodowe będą wyjątkowo niekorzystne dla meteopatów, bowiem kolejny układ obniżonego ciśnienia, wkraczając nad północną i środkową Europę, sprawi, że w południe na barometrach zobaczymy maksymalnie 984 hektopaskale. Zatem jutro możemy narzekać na brak koncentracji, senność i bóle głowy. Dzisiaj wieczorem pogodnie będzie jedynie w regionach południowych. W drugiej części nocy również na wschodzie oraz na północnym zachodzie. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z opadami deszczu i śniegu. Na termometrach od 2 stopni na wybrzeżu do minus 2 na Podhalu powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Nieco silniej będzie wiało jeszcze w górach i na wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia im dalej na wschód, tym więcej chmur. Opady od deszczu po śnieg, a najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam maksymalnie 6 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie i w górach maksymalnie 2. Również w naszym regionie dzisiaj wieczorem i w nocy sporo chmur, z których może popadać deszcz lub śnieg. Te opady śniegu głównie na początku nocy. Na termometrach od 0 do 2 stopni Celsjusza, ale uwaga, nad ranem nadal może być ślisko. Piątek to dość jesienna aura. Opady deszczu, które w miarę upływu dnia stopniowo zaczną zanikać. Na termometrach maksymalnie 2 stopnie Celsjusza, a na barometrach, tak jak już wspomniałam, 984 hektopaskale. W sobotę na ogół pogodnie, bez opadów, chwilami zachmurzenie duże. W niedzielę pochmurno, od czasu do czasu opady śniegu. W poniedziałek nadal sporo chmur, ale bez opadów. W nocy lokalnie temperatura spadnie do minus 3 stopni. Teraz już dziękuję za to spotkanie i zapraszam oczywiście na kolejne po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.